próbowaliście kiedyś łowić w takim miejscu, a ja mam na to sposób. Czasem trafiamy na bardzo trudne technicznie miejsca. Zalany las, zalane krzaki, gęsta roślinność, grążele na powierzchni. Spodziewamy się tam szczupaków, ale łowienie klasycznie uzbrojoną przynętą w takim miejscu to samobójstwo. Haki EWG. W wolnym tłumaczeniu hak o bardzo szerokim kolanku. Idealnie nadaje się do czegoś takiego. Offsetowe zbrojenie całkowicie zabezpiecza nam przynętę przed zaczepami, natomiast sprawia, że atakująca ryba zacina się pewnie. Haki EWG wyposażone są we solidnie długi wkręt, który mocno trzyma przynętę na miejscu, wyważenie na dole przynęty, paletkę obrotówki i solidny kawał haka. Z początku uzbrajanie haków EWG może przysporzyć pewnych problemów, ale pokażę, jak to fajnie zrobić. Ważna rzecz, starajmy się wkrętkę przymocować do gumy bardzo symetrycznie. To pozwoli, aby guma pracowała jednostajnie i zachowała swój poziom. Mamy pierwszy etap za sobą. Wkrętka jest wkręcona, jest bardzo długa, solidnie trzyma przynętę na miejscu i nawet wiele ataków drapieżników nie jest w stanie tego tutaj zerwać. Następnie przykładamy hak do gumy, zaznaczamy sobie miejsce, w którym powinien wyjść. Wyginając przynętę, wbijamy po prostu haczyk w to miejsce i przewlekamy. Haczyk wystaje, jest to antyzaczepowy system, na tyle skuteczny, że każdy drapieżnik, który tutaj złapie, guma się poddaje, hak zostaje wbity. Natomiast dzięki takiemu zbrojeniu jesteśmy w stanie w zasadzie wszędzie taką przynętę wrzucić. W najgłębszą trzcinę, w każde grążele, w zalane drzewa, bez straty. Ołów stabilizuje nam całość, paletka obrotówki refleksami dodatkowo wabi drapieżniki. Naprawdę ciekawy i skuteczny sposób zbrojenia przynęt na bardzo trudne łowiska.